21 października wspominamy błogosławionego Izidora Fernandez Cordero, męczennika. Izidor urodził się 15 maja 1893 roku na terenie autonomicznej wspólnoty Asturii na północy Hiszpanii. Miał jeszcze 4 rodzeństwa, z których 2 zostało dominikanami. W wieku 28 lat ożenił się z Celsą Garcia. Zamieszkali w miejscowości Nembro na terenie Asturii. Mieli 7 dzieci, z czego 3 z nich zostało zakonnikami. Początkowo razem z żoną Izidor prowadził sklep połączony z barem. Ponieważ potrzeby rodziny były coraz większe, zatrudnił się jako górnik. Był gorliwym katolikiem, angażował się w życie swojej parafii, często uczestniczył we mszy i był skarbnikiem Stowarzyszenia Nocnej Adoracji Eucharystycznej. Po rozpoczęciu hiszpańskiej wojny domowej 24 lipca 1936 roku został na krótko aresztowany. Przy zwolnieniu poinformowano go, że musi zgłaszać się do władz na każde wezwanie, a w przeciwnym wypadku jego rodzina będzie szykanowana. Radzono mu, by ratował się ucieczką, lecz odmówił, gdyż obawiał się szykan wobec rodziny. Wiedział, że nie przekroczył prawa, a jedynym zarzutem, z jakim może się spotkać, jest to, że jest człowiekiem wierzącym. Ufał, że jego życiem kieruje opatrzność Boża. W sierpniu aresztowano go ponownie. W więzieniu przebywał ponad 2 miesiące. W tym czasie był torturowany, ale codziennie odmawiał różaniec i wytrwał w wierze. Kilka razy odwiedziła go żona i dzieci. Powiedział im, że jest katolikiem, członkiem kościoła, męczennikiem prześladowanym ze względu na Pana Jezusa. Powiedział, że wybaczył swoim prześladowcom i zachęcał, by oni też wybaczyli. 20 października wieczorem pożegnał się z synem i prosił, by pożegnał całą rodzinę. Był świadomy zbliżającej się śmierci. Prosił o modlitwę i zapewnił, że spotkają się w niebie. W nocy zaprowadzono go do kościoła parafialnego. Spotkał tam swojego przyjaciela i księdza proboszcza. Oprawcy nakazali im kopać groby. Oboje mężczyźni nie pozwolili, by grób dla siebie kopał stary ksiądz proboszcz, dlatego zrobili to za niego. Proboszcz pocieszał ich i umacniał, a oprawców prosił, by został zabity ostatni, aby mógł im udzielić rozgrzeszenia w chwili śmierci. Wszyscy 3 zostali zasztyletowani i wrzuceni do grobów. Izidor miał 43 lata. Zginął jako gorliwy katolik i tylko dlatego, że wyznawał wiarę katolicką. Został beatyfikowany 8 października 2016 roku. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, z Twoją pomocą błogosławiony Izydor aż do śmierci walczył w obronie wiary. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.